Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Równanie x razy x kwadrat minus 4 razy x kwadrat plus 4 równa się 0 z niewiadomą x. No i pytanie, ile ma rozwiązań. W tym zadaniu musimy sobie przyrównać każdy czynnik do zera. Czyli na początku x przyrównujemy do zera, później pierwszy nawias do zera i drugi nawias do zera. Co otrzymujemy? Z pierwszego wyrażenia mamy x równe 0. Z drugiego wyrażenie, czyli z pierwszego nawiasu, mamy x kwadrat minus 4 równa się 0, czyli x kwadrat równa się 4. Pierwiastkujemy, czyli mamy x równa się 2 lub x równa się minus 2, ponieważ 2 do kwadratu daje 4, minus 2 do kwadratu daje 4. No i w trzecim wyrażeniu mamy x kwadrat plus 4 równa się 0, czyli x kwadrat daje nam minus 4, gdyż to jest sprzeczność, gdyż cokolwiek do kwadratu musi być zawsze większe równo od zera. Nie ma opcji, żeby cokolwiek do kwadratu w zbiorze liczb rzeczywistych było liczbą ujemną, czyli to jest sprzeczne. Czyli mamy trzy rozwiązania: 0, minus 2 i 2. Czyli ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. Odpowiedź C.